Dzień dobry, nazywam się Rita Staszulonok. Studiowałam sztuki monumentalno-dekoracyjne na ASP w Mińsku. Mieszkam w Polsce 10 lat z moim mężem Polakiem. W Pruszczu Gdańskim znalazłam się przez przypadek, ale się cieszę, bo zawsze lubiłam morze. Tą pracownię wynajmuję prawie 3 lata. I bardzo podoba mi się miejsce, zwłaszcza cudowny widok z okna o każdej porze roku. Jest to miejsce mojej mocy, gdzie całkowicie odłączam się od świata i jak śpiewa Turnał, zapominam, że mam duszę i mam ciało. Ja pracuję w różnych technikach, ale moja ulubiona jest tempera na desce. Bardzo lubię spektrum rzemieślniczy tego medium, ponieważ wymaga on kolejności odpowiedniej, bo nie przeskoczysz pewnych technologicznych etapów, ale to bardzo wciąga. Od przygotowania deski zaczynamy, potem robimy też farby na podstawie pigmentów, no i następne kilka dni całkowicie się skupiamy na malowaniu, ponieważ farba psuje się przez kilka dni. Bardzo podoba mi się w temperze świetlistość i intensywność koloru, który można uzyskać. I jest to taka medytywna technika, która bardzo wciąga. Malowanie to nie jest dla mnie coś takiego, co można robić z doskoku, także przychodzę do pracowni codziennie. Jak nie da się wyłączyć procesu myślowego i cały czas myślisz o pracy, tak w pracowni muszę wejść w rytm, żeby coś zrobić. I kiedy już w ten rytm wchodzę, to mam szansę, że osiągnę takiego szczytu skupienia i coś mi się uda więcej niż przedtem i wtedy mam bardzo udany dzień. Często pytają, skąd się bierze inspiracja. No, inspiracja bierze się ze wszystkiego. Dla mnie artysta to taki filtr, który potrafi z codzienności i banałów stworzyć piękno. Czasem to będzie jakiś lopian po drodze do pracowni, a czasem dzieło wielkiego mistrza. Obrazom wielkich mistrzów właśnie wczesnego renesansu poświęcona jest seria prac Osobiste Planetarium, bo dla mnie twórczość, kiedy widzę obrazy Van Eycka albo Piero della Francesca, to ja mam wrażenie, że oni stworzyli własny wszechświat, dlatego poświęciłam każdemu z nich swoją planetę, osobną planetę. A chciałabym opowiedzieć o obrazie Meteoryt Lorenzetti. On jest zainspirowany obrazem Miasta nad morzem Brąża Lorenzetti. To jest artysta z szkoły syneńskiej, którą bardzo lubię. Też temperą malowali, dlatego również z pierwszej połowy XIV wieku. Chciałabym pokazać kilka obrazów z mojej zeszłorocznej wystawy z Filharmonii Bałtyckiej. Nazywała się ona Przemysł Muzyczny i była zainspirowana poetyckim tłumaczeniem dźwięków do re, mi, fa, sol, si. Do dominus, re rerum, mi miraculum. 7 nut i 7 obrazów. Na każdemu obrazowi należy historyczny instrument muzyczny oraz kolor spektralny, od czerwonego do fioletowego. I cały ten koncert dźwiękowo-wizualny odbywa się w dekoracjach gdańskich. Gdańska nieprzypadkowo tak wiele na moich obrazach. Kilka lat temu skończyłam kurs przewodnicki PTTK po Trójmieście, żeby poznać miejsce, w którym mieszkam, poznać historię i ludzi. Także patrzę teraz na zabytki gdańskie innymi oczami i wykorzystuję tą wiedzę również w swoich obrazach, jak na przykład w tych 2 serii Inkluzje Gdańskie, na które dostałam stypendium kulturalne miasta Gdańska. Teraz pracuję nad serią obrazów Portret Cegły, poświęconej XIX-wiecznym budynkom przemysłowym Gdańska i okolic. Zwykle robię kilka obrazów na raz i czasem się śmieję, że nie mogę wychodzić z pracowni, póki nie skończę rozpoczętych, bo jak tylko wyjeżdżam do Gdańska albo na Żuławy, to zawsze coś mnie znów zainspiruje, ale tak poważnie mówiąc, to nowe wrażenia i inspiracje są potrzebne, żeby jakoś w ciągu być tym twórczym, w takim zapale. Żuławy odkryła dla mnie moja przyjaciółka Maja Pietrasik, która pierwsza zwróciła uwagę, że w moich obrazach jest dużo żuławskich motywów i dzięki niej odkryłam dla siebie na nowo tę Ukrainę i bardzo się cieszę, że teraz mam inspirację w zasięgu ręki. Zapraszam bardzo serdecznie na otwarcie moich najbliższych wystaw. Nie wiem dokładnie, kiedy one się odbędą, ale mam nadzieję, że niedługo. Stęskniłam się bardzo za ludźmi i będzie mi bardzo miło zobaczyć Państwa na otwarciu, bo od tej pory, jak poznałam ludzi z Trójmiasta, czuję się tutaj jak w domu.